Witam wszystkich serdecznie, mówi do Was Kapelusznik. Zapraszam na kolejne szczegółowe omówienie rozdziału One Piece w moim wykonaniu. Wszystkie potrzebne linki w opisie, zostaw subskrypcję, komentarz oraz lajka w górę, a zatem zaczynamy. W pierwszej kolejności zacznę od kolorowej okładki. W teorii jest ona wypełniona wicekapitanami różnych załóg, ale przypominam, iż według Vivrecard Zoro jest kombatantem załogi, a w przypadku Shiryu to Barges jest kapitanem pierwszego statku sił Czarnobrodego, więc można powiedzieć, że to wszystkie najsilniejsze osoby po kapitanie w swoich załogach są na plakacie. A żeby nie psuć humorów, dodam również, że wszyscy mają vibe prawej ręki swojego kapitana. Sam rozdział zaczynam od tego, że Love i Kid są wykończeni po użyciu swoich przebudzeń. Widać po nich ogromne zmęczenie. Law w tym czasie próbuje podpytać Kida o zasięgi możliwości jego owoców w przebudzeniu, ale Kid wyraźnie odmawia, co nam sugeruje, iż ma on ograniczone zaufanie nawet do Lawa, z którym walczy ramię w ramię na śmierć i życie. Widocznie wcześniejszy sojusz z Apu i Hawkinsem wyraźnie się odbił na psychice Eustasa i dzieli się z Lawem tylko informacjami, które uzna za konieczne. Big Mom błyskawicznie wstaje spod metalowego gruzu i z pełną wściekłością używa Soul Pokusa na randomach Kaido. Wysysa ich duszę, a nawet decyduje się na skrócenie swojego życia o rok, żeby zwiększyć swój power level. Ostatecznie powiększa samo siebie oraz swoje homiesy ze wściekłością w oczach. Jaki z tego wniosek? Ano taki, że mamy tak zaawansowany moment w fabule, a Charlotte Lin-Lin, jedna z najpotężniejszych postaci w tym uniwersum póki co, zdobywa drugiego power-upa w ciągu jednego arku. Ja w tym miejscu podziwiam Odę za takie niestandardowe zagrania. Można się śmiać, ale Law i Kid odblokowali taki trzeci etap walki z bossem. Poza tym Lin-Lin, wzmacniając się, traktuje tę walkę bardzo poważnie, czyli okazuje wielki szacunek do dwóch supernowych. Mamuśka wyraźnie zmieniła swoje nastawienie w trakcie trwania tego pojedynku. Padają też ważne słowa ze strony młodzików. Law mówi, iż musi pokonać takie potwory, żeby poznać historię Woli D, którą tak bardzo pragnie poznać, o czym była mowa w rozdziale 996. A Kid stwierdza, iż nie ma co się hamować i jedzie na całego. Swoją drogą, dzięki temu, że Big Mom stała się większa, to teoria o tym, że wielki miecz ją przebije, staje się coraz bardziej realna. A w dziele Ody postacie potrafią żyć nawet po 140 lat, jak doktor Kurecha, więc taki rok z życia Lin-Lin nie musi być czymś dużym dla niej. Drake z miejsca odrzuca propozycję Apu i dzięki temu, że podpatrzył wcześniej Luffy'ego, wie jak się zachować w stosunku do mocy muzyka. Wystarczy go nie słyszeć. Następnie Apu mówi o pokładaniu wiary w trzech Numbersów, ale wkracza Yamato. Apu z miejsca próbuje ją przekombinować na swoją stronę. Świetnie to pokazuje charakter Apu. Jest genialną chorągiewką szukającą w każdej sytuacji najlepszych korzyści dla siebie, a przy okazji nie ma problemu ze zdradzeniem jednej strony. Zachowuje się niczym klasowy zdradziecki pirat z prawdziwego zdarzenia. Uwielbiam gościa. Dlatego wykazuje się kombinatorstwem i próbuje sojuszu z Yamato. Może wydawać się on dla wielu tchórzliwy, ale spójrzmy na to z takiej strony, że jest on na wojnie, gdzie w teorii każdy walczy na śmierć i życie, a on stara się to przetrwać i wyjść z tego żywy, próbując przy okazji ugrać jak najwięcej. Jednocześnie przy tym nie jest jakimś frajerem na strzała. Śmiało walczył przeciwko Drake'owi oraz Zoro, zarazem, a w zasadzie miał całe piętro przeciwko sobie. To, że on wyszedł z tego i dalej nie widać po nim większych efektów zmęczenia, pokazuje nam, jakim chorym jest tankiem, niczym Eustace Kid, więc i bez sojuszu potrafiłby wiele zdziałać, jak przystało na jednego supernowych. Wracając do Drake'a, również mówi Yamato, że nie jest po stronie Kaido, na co ona się cieszy, ale zachowując się niczym Luffy, mówi, że wszystko fajnie, jednak ona leci po swoje. Jeden z Numbersów z jakiegoś powodu rusza w pogoń za Yamato, a Puch chce zrobić to samo, lecz Drake nie pozwala mu uciec i prawdopodobnie zobaczymy finisz ich walki już wkrótce.
Widzimy Robin oraz Brooke'a uciekających przed agentami CP0, którzy ich ścigają. Natomiast zwróćmy uwagę, że jest ich tylko dwóch. Trzeci z nich musiał skierować się gdzieś indziej, niestety nie wiemy gdzie i z jakiego powodu. Robin mówi, że ludzie w maskach w organizacji CP0 to najwyższa elita, czyli muszą być najsilniejsi ze wszystkich, co by oznaczało, że nawet Stussy czy Lucci przy tych Navanoch to średnia liga. Więc kto wie, jak silny jest kolega w Meloniku. Co za tym wszystkim idzie? Ano potencjalny wątek wewnętrznej hierarchii tej organizacji. Może się okazać tak, że Rob Lucci to zwykły chłopiec na posyłki, a nad nim stoi mnóstwo dużo silniejszych agentów. Przy okazji widzimy kadr, gdzie chyba drugi z członków CP0 użył szybkiego przemieszczania. Ciekawe, czy kieruje się w stronę Robin, czy jeszcze gdzieś indziej. Zaczynamy najlepszy wątek rozdziału, przynajmniej dla mnie. Sanji trafia do pokoju z dziewczynami od Black Mary i okazuje się, że są one do niego bardzo wrogo nastawione, gdyż były świadkami tego, że niby to Sanji zranił jedną z nich. Sanji oczywiście jest w szoku z powodu swojego rzekomego zachowania, ponieważ zrobił to co jego bracia i skrzywdził kobietę postępując wbrew swoich zasad, oczywiście niczego nie pamiętając. Przy okazji zauważcie, że kobieta z jego retrosu to jest ta sama służąca, którą faktycznie jego bracia skrzywdzili podczas fabuły na Whole Cake Island. Fajnie, że wraca tak mało pamiętny moment w serii. Queen szybko znajduje Sanjiego i kucharz ma duże wątpliwości, czy skutek technologii Jeremy sprawił, że złamał swoją zasadę. Aczkolwiek warto zwrócić uwagę na trzy rzeczy. Po pierwsze, te dziewczyny już raz go kiedyś wrobiły i świetnie zagrała aktorsko, żeby go zwabić w sidła Black Mary. Po drugie, były już one świadkami, że Sanji kobiet nie atakuje, więc jest duża szansa na to, iż owa dziewczyna po prostu udaje i to jest zwykła ustawka. Po trzecie, Sanji mógł ją po prostu obronić przed kimś innym. Oda twardo się trzyma swoich postanowień, dlatego dziwne by było w takim miejscu off panel dokonać takiego aktu tylko po to, by potencjalnie dać mu power up. Mi się to po prostu nie klei, ponieważ w tym samym arku ten człowiek przywrócił Kiemona do życia, poza tym jego bracia zranili kobietę i mieli to gdzieś, więc podejrzane również jest to, że Sanji się tym tak przyjmuje. Idziemy zatem dalej. Sanji zadaje sobie pytanie, jakiego człowieka Luffy potrzebuje jako król piratów, żołnierza nauki, który wykona bez problemu każdy rozkaz, czy wojownika, który mimo wszystko trzyma się swoich zasad. Skoro rozmawiamy o Luffy'm, to wydaje mi się, że wolałby zdecydowanie tego drugiego. Owszem, ten pierwszy byłby najbardziej użyteczny i niezawodny, ale to Sanjiego, wypełnionymi swoimi emocjami oraz zasadami, zaprosił do załogi. Fragment, gdzie Sanji wyjmuje pudełko ze strony Jeremy i ten kadr z Queenem. Jak bardzo on jest podjarany tak prostą rzeczą. Rzadko widuje się, żeby to antagonista jarał się na myśl o transformacji tego dobrego. Kocham gościa. No i Sanji niszczy strój. Coś czuję, że to będzie jeden z najbardziej kultowych momentów serii. Czekam na wersję anime. Generalnie Sanji żegna się z podglądaniem kobiet i jego niewidzialnością. Pamiętajmy, że nadal ma zmutowane geny jako power upa. Fantastyczny rozwój jego postaci nad tym, kim chce być dla Luffy'ego oraz piękne pożegnanie z przeszłością w prostych żołnierskich słowach, że nie będzie żołnierzem Jeremy. Jego rozwój rozpoczęty na Whole Cake Island dalej trwa. Biedny Queen nie dostał swojej transformacji. Sanji dzwoni do Zoro i sam Glon jest zdziwiony, że ma przy sobie ślimakofon. Sanji to tłumaczy, że umieścił mu wtedy, gdy umierał on w bandażach. Sanji prosi o to, że jeśli zmieni się on po swojej walce, to wtedy ma go zabić, bez względu na wszystko. Zauważmy tutaj ciekawą rzecz. Luffy znajduje się na dachu, Sanji udał się w stronę siedziby Black Mary, a Zoro odbił z Kingiem gdzieś na lewy brzeg wyspy. A Robin mówiła o skrzydłach króla piratów, więc wszystko się teoretycznie sprawdza. Wracając do obu panów, Zoro dalej sobie walczy z Kingiem i widzimy nawet od załoganta Kaido dystansowe ataki, czyli nawet potrafi nie tyle co kontrolować ogień, co nim strzelać. A tak to panowie mają między sobą umowę, na którą kombatant załogi przystał, co Zoro wyraźnie zaznacza, żeby Sanji nie umarł przed końcem własnej walki. Kocham relacje obu panów, gdy nie trzeba to się kłócą, a jak trzeba to
potrafią współpracować. No to Sanji szybko znika lub prawdopodobnie się szybko przemieszcza i Queen zaczyna go szukać. Jednakże kucharzyna podkreśla, iż cały jest rozpalony, co może oznaczać wzrost temperatury ognia przez niego wytwarzanej, może nawet do niebieskiej lub białej. Podkreśla również to, że nie potrzebuje technologii Jermy, a sam rozdział kończymy widokiem przepięknego Helme Mories, którego nie widzieliśmy chyba od wyspy Ryboludzi. Ciekawostka, równe 100 rozdziałów temu Sanji założył strój, a w tym go zniszczył. Moim zdaniem jeszcze bardzo daleko do końca walki Sanjiego z Queenem, ale zauważmy, iż pobudzony emocjami Sanji najpewniej zaczął mocniej uderzać ogniem, co by pasowało do mojej teorii, że im większe emocje u kucharza, tym silniejsze jego ataki, czyli odwrotna mutacja genów. Sam rozwój jego postaci to coś genialnego i z pewnością jest jedno z najlepiej rozpisanych postaci przez Odę. Nie licząc Sanjiego, dostaliśmy masę ciekawych rzeczy oraz potężny rozwój akcji na innych frontach. Dla mnie rozdział 10 na 10. I jeszcze mała teoria ode mnie na koniec. Zauważcie, że Sanji miałby geny Lunarian, czyli władzę nad ogniem. Niji miałby elektryczność od minków. Reiju może jakąś truciznę od ryboludzi. A Yonji miałby kontrolę nad szkieletem, czyli by posiadał geny plemienia długorękich oraz długonogich. A Ichiji? Cóż, ten się posługiwał ogniem, ale także laserami, niczym pacyfiści od Vegapunka. Więc Judgy, współpracując z Queenem i Vegapunkiem w przeszłości, mógł tam coś tam od nich podłapać i widzieć w tym potencjał. Tym bardziej to ciekawie wygląda, jeżeli spojrzymy na wszystkie obecne rasy na Whole Cake Island. Judgy, słynąc z zabawy nad genetyką, mógłby wykorzystywać zgromadzone rasy do własnych celów, jak stworzenie człowieka absolutnego, posiadającego wszystkie najlepsze geny z każdej z ras. Dlatego jak się w to głębiej zapuścić, to potencjalny sojusz z Big Mom mógł mu się szalenie opłacać. Więc ja byłem Kapelusznik, zostaw subskrypcję, jeżeli lubisz moje filmy, oraz łapkę w górę. Do zobaczenia w następnych materiałach.